razem z Laurą. Patrz, kochana, do mnie. Ona się bawiła. Ale taka trochę marudna jest, mimo tego, że dzisiaj super noc była, bo się obudziła tylko dwa razy, co u nas jest po prostu wyczynem, żebym mogła tak fajnie długo i ona też pospać, żeby się budzić tylko dwa razy. Normalnie budzimy się co dwie godzinki. No ale jak widać, chyba ktoś tu oczka trze. My dzisiaj w planach mamy wyjście trochę na spacer do miasta, ale nie wiem jak to będzie, bo na razie jest mega pochmurno. Chociaż jak to w Anglii bywa, w tym momencie może być pochmurno, za chwilę może być... Tak, nie dasz nam dzisiaj dojść do głosu, Laura. Za chwilę może być słoneczko i odwrotnie. Zdarzało nam się już tak. Tata nam robi dzisiaj zakupy po pracy, więc my się możemy iść tylko przejść, tak? No tak, właśnie. Masz rację. Co ty tam mówisz? Laura. Także... Zobaczymy, jak będzie. Jak nie będzie padać, na pewno sobie troszeczkę wyjdziemy. Prawda? Tak? Wyjdziemy troszeczkę? Wyjdziemy. A gdzie masz Hanię? Gdzie jest twój piesek? Gdzie jest Hanka? Hanka jeszcze śpi, tak? Śpi Hania. Dziś mam zamiar też pofarbować sobie włosy. Od dłuższego czasu farbuję włosy farbą Garniera numer 110. Ale wydaje mi się, że one po prostu po myciu robią się takie mega żółte. Ostatnio farbowałam sobie olią, tym najjaśniejszym odcieniem. Jest lepiej niż po garnierze, ale sądzę, że to jeszcze nie jest taki efekt, jak ja bym chciała uzyskać. Chciałabym mieć taki jasny, perłowy blond, do którego mi jeszcze bardzo daleko. Dzisiaj mam zamiar pofarbować włosy i wypróbować tę oto farbę Casting. Ja ją kiedyś używałam, ona jest taka, kiedyś mówili, że to jest taka farba tone w tone, czyli ona za bardzo koloru nie zmienia, nadaje jedynie taką tonację troszeczkę inną. No zobaczę, mam nadzieję, że pokryje mi odrosty, nie mam aż takich wielkich odrostów i myślę, że może fajnie mi pokryje i dostanę chociaż tyciu bardziej taki ten odcień perłowy niż żółty. Tak to jest z farbami blond, no niestety, bardzo trudno jest dobrać, jedynie w sumie do fryzjera kiedyś też chodziłam na farbowanie i też nie byłam za bardzo zadowolona, więc no próbuję metodą prób i błędów, może w końcu coś z tego będzie, uzyskam efekt taki, jaki bym chciała. Laura się tutaj bawi, obserwuję, co robi. Pokaż mi to. Dobrze, możesz mieć. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na taki dość ciekawy temat jak dla mnie. Chciałabym Was zapytać, co sądzicie na temat proroczych snów? Czy to jest tylko przeczucie, czy taka nasza podświadomość, że nam takie sny nasuwa, czy coś w tym jest? Ja muszę Wam przyznać, że właśnie mój proroczy sen jest związany z Laurą. Ponieważ śniło mi się dokładnie na dwa tygodnie przed tym, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży. A zapamiętałam ten sen, bo śniła mi się wtedy moja zmarła mama. Moja mama nie żyje już od 3 lat. I jeśli mi się śni, to ja ten sen no pamiętam. I właśnie śniła mi się moja mama, że widzę ją na ulicy. Jak idzie po chodniku z wózkiem i ja do niej podchodzę i zaglądam jej do tego wózka, a tam w środku wózku jest wszystko na różowo. I ja mówię, mama, ty z wózkiem idziesz po ulicy, masz jakieś dziecko? A mama tak odsunęła wózek od siebie i ten wózek stanął koło mnie. Ja zajrzałam do środka, nie widziałam w środku dziecka, tylko widziałam, że jest wszystko w środku na różowo. I te dziewczyny, które mnie znają, to wiedzą, że taki sen był, bo im już ten sen opowiadałam. I właśnie dwa tygodnie później zrobiłam sobie test, bo podejrzewałam, że coś jest nie tak. No i kurczę, wyszło, że jestem w ciąży. A gdybyś ktokolwiek mi powiedział dwa tygodnie wcześniej, że ja mogę być w ciąży, to bym się popukała w głowę, że to jest w ogóle niemożliwe i nie ma takiej opcji. Bo Laura była właśnie dla nas dużą super niespodzianką. Ja się śmieję, że myśmy ją dostali tą niespodziankę na gwiazdkę w prezencie, bo dowiedziałam się, że jestem w ciąży krótko przed Wigilią. Także uznałam to jako prezent od moich zmarłych rodziców i od Boga.
I właśnie taki miałam sen na 2 tygodnie przedtem, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży i się okazało, że jestem w tej ciąży. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że właśnie urodziłam Laurę, dziewczynkę. I nie wiem, czy to był taki znak od mojej mamy z nieba, czy to po prostu taki przypadek, że mi się coś takiego przyśniło, bynajmniej dla mnie był ten sen po prostu szok. I zapamiętałam go, pamiętam go do dzisiaj, podejrzewam, że będę pamiętać do końca życia. Więc dla mnie każdy może sobie myśleć, co chce i uważać, jak uważa, ale dla mnie to było po prostu to, że mama przyszła we śnie powiedzieć mi, że będę miała córeczkę. Tak sądzę i tak uważam, i to wierzę. No nie możesz tej farby dostać? Dostań sobie. Ona teraz właśnie, Laura, uczy się stawać. Podejrzewam, że niedługo będą pierwsze kroki i ona już nie chce siedzieć. Nagrywam, kochani, dalej, bo miałam mały wypadek. Kamera mi się tutaj obaliła i musiałam przerwać. Także powracając do tematu, no z tymi snami to bywa różnie. Ja generalnie w takie rzeczy nie wierzę w przesądy ani tak dalej. No ale ten sen dał mi trochę do myślenia i myślę, że jednak chyba coś w tym było. Bynajmniej ja w to wierzę. Uważam, że to jest każdego sprawa, w co wierzy. Dla mnie ten sen był właśnie proroczym snem. Tak na nią zerkam tutaj, co robi, bo ona się bawi koło mnie. Teraz naprawdę próbuje chodzić, próbuje się podtrzymywać o różne meble. Trzeba na nią patrzeć po prostu 24 na dobę i nie spuszczać z oka. Bo wiadomo, co takim dzieciom może do głowy przyjść. No i tak właśnie. No. Okej, zajęła się, tam klocki sobie układa. Także moi kochani, no coś w tym jest. Jeżeli ktoś z Was miał taki sen, w którym się coś sprawdziło, albo ten sen był dla Was ważny, to możecie zamieścić to w komentarzach. Ja nam się na dole tutaj bawi, trochę jest bałagan, no ale normalne, dziecko musi się czymś bawić, a ten bałagan idzie w minutę posprzątać, więc nie ma naprawdę problemu z tym. A tutaj sobie, o, na tapczanie Haneczka do nas przyszła, no wreszcie pani raczyła do nas wejść, przyjść. Położyła się i podejrzewam, że spędzi tutaj pół dnia, bo nie ma słońca, ona tylko wychodzi na ogród, jak jest słoneczko. Dzisiaj słoneczka nie ma. A co tam u naszych jaszczurów? Więc moi kochani, wczoraj miały one mega wyżerę. Mój mąż kupił im 3 rodzaje robaków. Co ty tam masz za lalę? Co ty masz za lalę? 3 rodzaje robaków. Pokażę wam, co one jedzą. Chociaż tutaj światło jest takie nie bardzo, ale... O, takie coś. O, kamera nabiera ostrość, no. No. O. To są świerszcze, nie bardzo je widać, widzę, że nie bardzo widać, ale to są świerszcze, takie obleśne robactwo. Następną rzeczą, które one kochają, to są też takie obleśne robale. I wczoraj postanowiliśmy pierwszy raz wypróbować, mąż kupił dla nich karaczany, ale to nie takie, co bywają czasami w domach, tylko to jest taka odmiana egzotyczna. No także, kurczę, pożarły tak, że naprawdę... Dzisiaj chyba będą miały ciężki dzień, bo są po prostu najedzone na maksa. O, i tak sobie tutaj fajnie śpią razem. Dzisiaj razem spały. Czasami się zdarza, że Galusia śpi na dole w tej jaskini, tam, którą widzicie. Ale dzisiaj spały na górze we dwoje. Także już chyba nie miały siły po tym żarciu, żeby zejść z powrotem. I się położyć gdzieś indziej spać, tylko tak jak skończyły jeść, tak na tym miejscu położyły się i odleciały. Kochani, mam nadzieję, że ten filmik był lekko dłuższy niż poprzednie. Staram się, żeby moje filmiki były w miarę długie. Chociaż średnio mi to na razie wychodzi. Kochani, postaram się dzisiaj pofarbować te włosy, jak będę miała chwilę czasu. Jak nie będę miała chwili, to niestety tego nie zrobię dzisiaj, tylko jutro. Zobaczymy, efekty Wam pokażę i powiem Wam, czy jestem zadowolona z tego castingu, czy nie. Zobaczymy. Oj, Laura już chce iść na śniadanko. Także będziemy pomału kończyć, ale zobaczymy się w najbliższym czasie.
Ja staram się, kochani, wstawiać filmiki co dwa dni. Maksymalnie. Tak, już się żegna Laura z wami, tak? Pa, pa, widzowie, pa! Pa! Staram się co dwa dni wstawiać filmiki. Także wkrótce się zobaczymy. Poproszę o lajka i subskrypcję. I do zobaczenia, moi kochani, w następnym filmiku. Pa, pa! Żegnam was razem z Laurunią.